Każdy na pewno, tak. Każdy na pewno jeszcze czytał Asterixa i Obelixa, prawda? Czytał albo oglądał. Albo oglądał. Kilka takich podstawowych rzeczy, żeby było wyobrażenie, z czym mieliśmy do czynienia. Potężny okręg metalurgiczny. Hutniczy, górniczy, kowale, oczywiście, tak. To wszystko. To była jedna wielka zbrojownia. Gdzieś w tym czasie, na przełomie R, gdy gdzieś tam w Bliskiej Azji dorasta Jezus Chrystus, a ludność Imperium ogląda z zaciekawieniem na arenach walki gladiatorów, a w 9 roku naszej ery w Lesie Teutoburskim wojownicy germańscy pod przewodem Arminiusza ścierają w pył 3 rzymskie legiony, co skutecznie odstręcza cesarza Augusta od podboju Germanii. Tutaj właśnie trwa potężny rozkwit wtedy tego ośrodka metalurgicznego. Witamy w kolejnym odcinku Miotły Czasu. Z tej strony Paweł Kobus, to jest zwycięzca konkursu Giganci Historii, a także jeden z 10, uczestnik wielkiego finału, jeden z 10, w którym zajął drugie miejsce. I Paweł Wojtyś, autor kilku książek o górach świętokrzyskich, z których jedna została wyróżniona na międzynarodowym konkursie książek o górach. Tak. Jako, że nie chcemy Was robić w wałach, to wracamy do wału, czyli tego wału kultowego, który opasywał Łysiec na długości około 2 km. Wysokość wału około 3,5 metra i zużyto do jego budowy 32 tysiące metrów sześciennych kamienia. O, potężna budowla. Być może od strony wschodniej była brama. Tego dokładnie nie wiemy, tak się przypuszcza. Ale zobaczmy, dlaczego ten wał. Tak jest. Dlaczego ten wał powstał? Czyli to, co już chyba wspomnieliśmy, miejsce kultu. Tak? Miejsce kultu, oczywiście tak. I tak rzeczywiście większość historyków do tego się przychyla, że tutaj na tej górze było miejsce kultu. Słuchajcie, nie było to dziwne, gdyż w dawnych czasach te ludy pierwotne, słuchajcie, rzeczywiście czciły takie miejsce, prawda? Tak. Czyli jakieś wyniosłe góry, prawda? Święte drzewa, prawda? Święte gaje. Różne źródła, prawda? Taka była wtedy wiara tych ludów pierwotnych. Słuchajcie, rzeczywiście to się przewijało już od czasów kultury, można powiedzieć, łużyckiej, prawda? Tak, nawet wcześniej, neolit, mezolit, czy wcześniej paleolit. Tak jest. Tu możemy zaznaczyć, słuchajcie, niedaleko są Krzemionki Opatowskie. Wokół, w okolicy Łysej Góry, no ale jeszcze wcześniej w okolicach kamiennych, prawda, wydobywano rudę żelaza zwaną hematytem. Ta słynna ochra, czyli barwnik. Wykonywało się czerwony barwnik do malowania ciał. Tacy Indianie tamtych czasów. Naszego regionu. Epoka kamienna, a rzeczywiście te kopalnie neolityczne. Tak, kopalnie neolityczne właśnie w Krzemionkach Opatowskich, czyli ten krzemień pasiasty, prawda? Mm-hmm. Czyli ten materiał, który służył do wyrobu różnego rodzaju. Chyba jedne z o ile nie największych kopalni tego krzemienia w tej części Europy. Tak, oczywiście. Potężny rynek zbytu i to zewnętrzny też. Tak, więc to rzeczywiście. Ale do tego jeszcze wrócimy kiedyś. Tak, to jest oczywiście odrębny temat, ale tak jak mówię, rzeczywiście to było tutaj niedaleko, prawda? Tak, niedaleko. No okolice Łysej Góry. Bardzo prawdopodobne, że ta góra już w tych czasach była tutaj obiektem kultu. Później oczywiście przewinęła się kultura łużycka, prawda? Tak, czyli ta w tej najmłodszej epoce brązu, czyli tak mniej więcej 1300 do 400 roku naszej ery. Nawet wytworzyła tak zwaną grupę kielecką, tak silna była ta kultura łużycka, że archeolodzy nazywają to grupą kielecką, także odnajdywano wokół Łysej Góry właśnie ślady bytowania ludzi z tamtego czasu. Między innymi pod Łysą Górą odnaleziono ozdoby z brązu. Jak wiadomo, dziewczyny lubią brąz. Tak. Słuchajcie, taka piosenka. Tak jest. Po kulturze łużyckiej oczywiście też przewinęli się tutaj na pewno Celtowie, prawda? Czcili właśnie tutaj takie góry, miejsca wyniesione, prawda? Święte gaje, prawda? Każdy na pewno, czytał Asterixa i Obelixa, prawda? Czytał albo oglądał. Albo oglądał, dokładnie. Słuchajcie, jeśli chodzi o Celtów, to właściwie powinniśmy mówić Keltowie, bo
to jest z Greki, prawda? Ta Grecy, starożytni Grecy nadali im, prawda? Ale mówiąc o tobie, więc tak będziemy tego używać. Słuchajcie, jeżeli właśnie o nich myślimy, to tak jak Paweł powiedział, najczęściej tych Celtów widzimy gdzieś tam w Galii, czyli tego Asterixa i Obelixa, albo w Irlandii, albo w Szkocji, prawda? Czy tam w Walii. To są już te... Bo to są tereny, tak. Ale mało kto sobie zadaje to pytanie, czy umiejscawia ma tą świadomość, że taki mateczny właściwie to było centralna Europa, środkowa Europa, tutaj Murawy, Czechy, prawda, południowa Polska, to tutaj ci Celtowie bardzo mocno byli osadzeni. Także to jest też bardzo ciekawa kultura. I pod Łysą Górą odnaleziono żarna rotacyjne, które właśnie przynależały do tej kultury, ale oni również z powodzeniem używali koła garncarskiego. Chociaż znane są też ich wspaniałe naczynia gliniane, lepione ręcznie i oni używali też grafitu dla wzmocnienia tego wszystkiego. A wiadomo, że nie święci garnki lepią, a panowie i jedują. Ale panowie Celtycy też pewnie tego nie stronili. Także ci Celtowie też odcisnęli tutaj gdzieś. Tak. Nie mamy za wiele śladów celtyckich, ponieważ te warstwy późniejsze kulturowe, które tam, prawda, badają, no niestety są tak silne, że to co niżej, to celtyckie te ślady jest bardzo trudno odnaleźć, niemniej jednak coś tam się udaje znaleźć. Także myślę, że no co tu jeszcze, Paweł, dodamy o tych celtach. Tyle. Słuchajcie, tak jak wspomniałem tutaj, takie popularno, takie dla wszystkich dostępne, to jest oczywiście tak jak w sumie Asterix Obelix, tak. To jest takie, które spopularyzowało. Czyli Galowie, czyli na Galowie, tak. No i jest między nimi ten druid z siwą brodą, czyli Panoramix, prawda? Jedną miksturę potrafił przyrządzić, różne czary znał, prawda? Tak. No to możemy przypuszczać, że taki ktoś jak Panoramix przechadzał się gdzieś tutaj na szczycie Łysca pośród tego świętego gaju, czyli tych świętych drzew. Tak, i co jeszcze charakterystyczne, słuchajcie, dla tej kultury celtyckiej charakterystyczne są też te kręgi kamienne, prawda? Tak, że wspomnę, tak właśnie, jeżeli mówimy o tym, to o tym wale kultowym na Łyscu, Łysej Górze, to właśnie dla Celtów charakterystyczne są te kręgi, budowę kamienne w kształcie kręgów. Tak. Oczywiście my tak skrótowo staramy się, kiedyś wrócimy do tego na pewno, ale teraz przejdźmy może do takiego epizodu bardzo, bardzo tutaj zaznaczonego i w ziemi, i w... Dookoła. Tak, i w tej góry, dookoła tej góry, i zaznaczonego też i na kartach historii. To jest okres mniej więcej II wieku przed naszą erą, aż do IV wieku naszej ery, czyli czas panowania tutaj kultury przeworskiej. Chociaż niewiele brakowało, a byłaby to kultura gaci, ponieważ tylko nieładnie to brzmi. Ponieważ cmentarzysko Gać koło Przeworska, właśnie tam odkryto te ślady, to cmentarzysko, ale uznali tam, prawda, badacze, że nie za bardzo przystaje nazwa, więc wyszła kultura przeworska. No i kultura przeworska, na czym prawda polega? Żywią ogólnie uznaje się germański. Tak. Czyli byli to Germanie, dzisiaj uważa się, że w większości Wandalowie. Chociaż i Goci. Lubiowie, prawda? Tak, Lubiowie też. Czyli cały taki związek plemienny Lubiów, który konfederacja, taka federacja plemion, która powstała najprawdopodobniej po to, żeby chronić te szlaki komunikacyjne, handlowe z Nadmorza Czarnego, między innymi ten bursztynowy szlak, który też przebiegał. Oni czerpali oczywiście zyski z tego, to tak nie ma nic za darmo. Trzeba powiedzieć, że w tych nie czasach było to takie zagłębie, można powiedzieć, metalurgiczne, właśnie do tego musimy, w oznaczeniu ponad lokalne. Tak jest. Ponad lokalne. Do tego wrócimy, będziemy w Nowej Słupi na pewno. Pozdrawiamy tutaj Michała J.
Wrócimy tam, Michał, do Ciebie. Zapraszamy się już specjalnie na rozmowę w tym temacie, ale kilka takich podstawowych rzeczy, żeby było wyobrażenie, z czym mieliśmy do czynienia. Potężny okręg metalurgiczny. Hutniczy, górniczy, kowale, oczywiście, tak. To wszystko. To była jedna wielka zbrojownia. Słuchajcie. Kwadratowych. Pomiędzy Bodzentynem, Nową Słupią, Kamienną, a pasmem jeleniowskim i pasmem łysogórskim, z takimi eksklawami nad Nidą i na północy tam koło Jurzy i tak dalej. Razem to stworzyło potężny okręg hutniczy. I żeby mieć wyobrażenie, słuchajcie, odkryto kilka tysięcy potężnych piecowisk uporządkowanych, około 100 pieców na jednym takim piecowisku i wyprodukowano tutaj, przyjmuje się od 9 tysięcy do 11 tysięcy ton żelaza. To jest potężna liczba jak na tamte czasy. Czyli można to rzeczywiście podsumować tak, że rzeczywiście nie było to na potrzeby lokalne. Nie było to na potrzeby lokalne. Zewnętrzny, tak, eksportowana tutaj. Zewnętrzny rynek zbytu, to musiał funkcjonować. Także to jest tak, żeby mieć tę świadomość. Te ludy germańskie najprawdopodobniej eksportowały to żelazo na południe. Tam, gdzie na limesie, czyli takim ufortyfikowanym pograniczu z Imperium Rzymskim, bywało, bo nie zawsze, że te plemiona Markomanów, Kwadów toczyły wojny właśnie z Imperium Rzymskim. Wtedy nie handlowali ze sobą najpewniej, więc potrzebowali innego rynku, który by im tę broń dostarczał. Tak, żeby to przymierzyć wszystkim, słuchajcie, na pewno każdy oglądał film Gladiator. O, prawda? Tak się zaczyna. Rzeczywiście to jest drugi film naszej ery, Marek Aurelius, który toczy właśnie walki z Markomanami, z Kwadami tam. Tak się ten film zaczyna, tak? Czyli gdzieś w tym czasie, na przełomie er, gdy gdzieś tam w Bliskiej Azji dorasta Jezus Chrystus, a ludność Imperium ogląda z zaciekawieniem na arenach walki gladiatorów, a w 9 roku naszej ery w lesie teutoburskim wojownicy germańscy pod przewodem Arminiusza ścierają w pył 3 rzymskie legiony, co skutecznie odstręcza cesarza Augusta od podboju Germanii. Tutaj właśnie trwa potężny rozkwit wtedy tego ośrodka metalurgicznego. Ten rozkwit trwa gdzieś do III wieku, początku III wieku naszej ery. Ale co jest jeszcze ważne, jeżeli wrócimy na chwileczkę tylko do tych Celtów, do tego świętego Gaju. Otóż właśnie Lugiowie, bo Lug to naczelne bóstwo panteonu celtyckiego i wielu badaczy uważa, że częścią składową, nawet nie to, że Celtowie mieli ogromny wpływ na kulturę przewolską, ale byli nawet jej częścią składową. Tak się przypuszcza. To wiemy po tym, co znajdowane jest w grobach wojowników kultury przeworskiej. To są charakterystyczne, długie, obosieczne miecze celtyckie w żelaznych pochwach i charakterystyczne tarcze drewniane z okuciem okrągłym, nazywane umbem, prawda? Tak, także do tego jeszcze wrócimy, ale to chciałem tylko zaznaczyć. Także ci Celtowie byli znakomitymi metalurgami. Tacyt pisał o nich, że na domiar wstydu siedzą jeszcze głęboko pod ziemią w kopalniach żelaza. Na domiar wstydu, bo tam pisano o nich różne rzeczy, że kąpią się we krwi pokonanych wrogów i tak dalej. Także tak ich określił. Nie mamy pieców hutniczych, tych dymarek, bo to były prymitywne, jednorazowe piece, po każdym wytopie rozbijane, dlatego te pola, całe piecowiska. Nie mamy wytopów celtyckich na tym terenie. W Polsce jedynie na Dolnym Śląsku udało się odnaleźć jeden taki piec, ale myślę, że jest to kwestią czasu, że kiedyś w okolicy Łysej Góry te celtyckie piece będą odnalezione.
Wam się podobało, dawajcie kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie, przekazujcie znajomym. Mówili do Was Paweł Wojtyś i Paweł Kobus. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku i zapraszamy na następne. Cześć! Cześć! Hej! Hej! Zakończyliśmy właśnie nagranie na Świętym Krzyżu i teraz będziemy jechać w kierunku Kielc. Takie testowe, malutkie nagranko robimy sobie. No to oddaj ta pieniądze za las i widzimy się w następnym odcinku. Hej! Hej.